Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Dziś przeniesiemy się do roku 2004. Na początek najważniejsze wydarzenia. Polska wchodzi do Unii Europejskiej. Po raz pierwszy obchodzono Dzień Flagi RP. W gniazdkach zaczyna płynąć 230 V. Odbywają się letnie Igrzyska Olimpijskie w Atenach, a w Portugalii Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2004 wygrane przez Grecję w finale z Portugalią 1-0. Mark Zuckerberg zakłada Facebooka, a w Warszawie pada rekordowa wówczas wygrana w dużym lotku ponad 20 milionów złotych. Do kin wchodzi Wesele Wojtka Smarzowskiego, a na koniec roku otwarto najwyższy wówczas budynek na świecie, Taipei 101. To były wydarzenia z roku 2004, a teraz co tam panie w telewizji? Polsat rozpoczyna emisję serialu Pierwsza Miłość. Wydarzenia zastępują informacje w Polsacie i dziennik w TV4. TVN Kazimiera Szczuka po kolei eliminuje najsłabsze ogniwa. Szymon Majewski wkręca gwiazdy w Mamy Cię. A Hubert Urbański ląduje z rozbitkami na wyprawie Robinson. Były też Dzieciaki z klasą, Kryminalni z komisarzem Zawadą i W11 Wydział Śledczy, gdzie policjantka krzyczy puściom. Na telewizyjnym podwórku pojawiają się kanały 4Fun TV, TVN Style, Polsat Zdrowie i Uroda, TV Biznes, Viasat History, Kanal Plus Sport 2, a także kanał dla Polonii za granicą i TVN. Kanal Plus Niebieski zmienia nazwę na Kanal Plus Sport, Kanal Plus Żółty na Kanal Plus Film, a Minimax na ZigZap. Teraz trochę szerzej o programach z 2004 roku, na początek serial Pierwsza Miłość. Jest to serial obyczajowy, emitowany od 4 listopada 2004 roku na antenie telewizji Polsat. Akcja serialu rozgrywa się głównie we Wrocławiu, gdzie w większości mieszkają główni bohaterowie, oraz w wiosce Wadlewo, niedaleko Wrocławia. Serial jest jednym z najpopularniejszych seriali w Polsce, średnio ogląda go około 2 milionów widzów. Serial doczekał się już wielu odcinków. Tysięczny odcinek został wyemitowany 1 grudnia 2009, 2000 16 grudnia 2014, a 3000 odcinek serialu 27 stycznia 2020. Akcja serialu rozpoczyna się, kiedy po zaginięciu adopcyjnej matki Danuty, Maria Radosz opuszcza rodzinną wieś Wadlewo i udaje się na studia do Wrocławia, gdzie zamieszkuje swojego wujostwa Marka i Teresy oraz ich 19-letniej córki Kingi i w czasie spaceru Maria spotyka Pawła Krzyżanowskiego. Maria i Paweł zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia i to właśnie ich tytułowa miłość jest jednym z wątków tego serialu. Kolejny z nowych programów 2004 roku to Teleturniej Najsłabsze Ogniwo. Teleturniej był prowadzony przez Kazimierę Szczukę i był emitowany na antenie TVN od 1 marca 2004 do 26 stycznia 2006. Oparty na brytyjskim formacie The Weakest Link na licencji BBC Worldwide. W każdym odcinku brało udział 8 zawodników, którzy jako jeden zespół mogli wygrać maksymalnie 27 tysięcy złotych. W każdej rundzie uczestnicy musieli odpowiedzieć na określoną liczbę pytań w wyznaczonym czasie, aby wygrać 3000 zł. Najłatwiejszym sposobem było utworzenie łańcucha 8 poprawnych odpowiedzi. Jednak łatwo było zerwać ten łańcuch, gdyż po każdej błędnej odpowiedzi gra zaczynała się od zera. Jednak gdy uczestnik powie słowo bank przed usłyszeniem pytania, pieniądze zostają zapisane na koncie drużyny. Ale wtedy gracze muszą rozpocząć nowy łańcuch pytań od zera. Tylko pieniądze wpłacone do banku powiększały wygraną. Pierwsza runda trwała 2,5 minuty, a każda kolejna o 10 sekund mniej i po każdej rundzie uczestnicy decydowali, kogo wyeliminują jako tytułowe najsłabsze ogniwo. Po każdej rundzie prowadząca wdawała się w rozmowę z uczestnikami, wytykając im błędy popełnione podczas poprzedniej rundy, często ich wyśmiewając lub odpowiadając im w sposób sarkastyczny. W ostatniej rundzie z dwojgiem zawodników uzbierana kwota była mnożona przez 3, czyli maksymalnie można było zdobyć 9 tysięcy złotych. W finale brało udział dwoje zawodników, którzy odpowiadali na przemian, tak jak w rzutach karnych w piłce nożnej,
wygrywał ten, który uzyskał więcej poprawnych odpowiedzi, a w razie remisu gra toczyła się dalej aż do pierwszej pomyłki, czyli tak zwanej nagłej śmierci jednego z zawodników. Kolejny z nowych programów 2004 roku to Mamy Cię. Program był prowadzony przez Szymona Majewskiego w latach 2004-2005 i był emitowany od 2 marca 2004 do 19 czerwca 2005, a następnie był jeszcze emitowany od 1 marca do 25 maja 2015 i był prowadzony przez Marcina Prokopa i Szymona Hołownię. Program był oparty na kanadyjskim formacie Surprise, Surprise. Idea programu polegała na wyreżyserowanym rozdywaniu ludzi w zabawne i niecodzienne sytuacje, które filmowano za pomocą ukrytych kamer. Kolejny z nowych programów to Wyprawa Robinson. Było to reality show nagrywane latem 2004 roku, emitowane jesienią 2004 roku na antenie TVN. Program prowadził Hubert Urbański. I program był oparty na szwedzkim formacie Expedition Robinson. Swoje edycje również miały inne państwa. Najbardziej chyba znaną jest wersja amerykańska. Tam program realizowany był pod nazwą Survivor. Wśród castingu wyłoniono grupę 18 uczestników, 9 kobiet i 9 mężczyzn w wieku od 20 do 50 lat. Wszyscy oni zostali zabrani w nieznane, bezludną wyspę i pozostawieni sami sobie. Na malezyjskich wyspach Rapang, Renga i Mensi. I uczestników podzielono na dwa rywalizujące ze sobą plemiona, żółci i zieloni. I przez 2 miesiące byli zdani tylko na siebie i uczestnicy musieli radzić sobie, żyjąc w ekstremalnych warunkach, stawiając czoła dzikiej naturze. W miesiącu zieloni z wyspy Tenga i żółci z Rapang zostali połączeni w drużynę niebieskich i zamieszkali na wyspie Mensirip. I od tego momentu każdy indywidualnie walczył o nagrody nietykalność. Kolejny z programów to teleturniej Dzieciaki z klasą. Był on emitowany w TVN w latach 2004-2005 i powstał na licencji brytyjskiego formatu Britain's Brainiest Kid. W teleturnieju występowali uczniowie klas 5 i 6 szkoły podstawowej. Teleturniej prowadziła Martyna Wojciechowska. W pierwszej rundzie uczestnicy odpowiadali na 12 pytań z wiedzy ogólnej i 6 najlepszych z największą liczbą poprawnych odpowiedzi przechodziło do następnego etapu. W drugiej rundzie gracze wybierali 2 z 12 kategorii i odpowiadali na pytania z nimi związane. Troje najlepszych kontynuowało grę w rundzie trzeciej. Zawodnicy odpowiadali po 5 pytań z wybranej przez siebie dziedziny specjalizacji. Wygrywał ten, który zdobył największą liczbę punktów. Ostatnim odcinkiem każdej serii był finał, do którego powracali zwycięzcy poprzednich odcinków. Czas teraz na serial Kryminalni. Był to serial w reżyserii Ryszarda Zatorskiego i Piotra Wereśniaka, produkowany przez MTL Max Film i emitowany na antenie TVN od 18 września 2004 do 24 maja 2008. Serial opowiada o pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji. Głównym bohaterem jest podinspektor Adam Zawada, w tej roli Marek Włodarczyk, któremu w rozwiązaniu zagadek pomaga dwoje podkomisarzy, Marek Brudecki, w tej roli Maciej Zakościelny i Barbara Storosz w tej roli Magdalena Szejbal. Akcja serialu rozgrywała się w Warszawie i większość odcinków stanowiła spójną całość, w której bohaterowie serialu pracują nad rozwiązaniem kolejnej kryminalnej zagadki. Na koniec W11 Wydział Śledczy. Był to polski serial paradokumentalny z kategorii docu-crime i był emitowany na antenie TVN od 6 września 2004 do 11 czerwca 2014. Oparty był na niemieckim formacie K11 Komisary Einsatz na licencji Konstantin Entertainment. Oryginał tego serialu był emitowany na antenie SAT-1. W tym odcinku z tego serialu występowała para komisarzy, która prowadziła kolejne policyjne śledztwo. I to by było wszystko na temat programów telewizyjnych z roku 2004. W kolejnym przeniesiemy się do roku 2005. Do zobaczenia!